Proszę mi powiedzieć, czy i dlaczego takie wydarzenie jak dzisiejsze, czyli otwarcie nowej siedziby Bilenium w Lublinie, jest ważne dla miasta? Jest ważne z paru powodów. Po pierwsze, jest to, w pewnym sensie chyba możemy tak powiedzieć, ukoronowanie też takich działań, jakie miasto wyznaczyło sobie, tworząc swoją strategię rozwoju i rozwoju miasta, gdzie stawiało na branżę IT i konsekwentnie realizuje tą strategię w tym zakresie. Natomiast z drugiej strony też jest dla mnie i dla władz miasta ważne, że firma, która tutaj umieściła się, jest firmą lokalną, czyli powstała z pasji, kompetencji osób, które są z Lublina i które zaczęły tutaj tworzyć firmę w przeciągu, jak się nie mylę, chyba od 2007 roku i z zespołu liczącego bodajże 5 czy 4 osoby, ale niewielkiego, mamy firmę, nie, no chyba to nie jest jakaś skromność, firmę globalną. No właśnie, bo Lublin jakiś czas temu, parę lat temu postawił na IT. Dlaczego? I jakie są plany na przyszłość? Znaczy, myślę, IT to też wynikało z takiej, bo to trzeba też powiedzieć, no, z pewnej wizji rozwoju miasta realizowanej przez pana prezydenta Krzysztofa Żuka, który no, też dostrzega, będąc i nauczycielem akademickim, dostrzegając też potencjał w rozwoju nowoczesnych technologii. Z drugiej strony Lublin, miasto akademickie, czyli naturalnym jest, że dobrze jakbyśmy prowadzili działalność bardziej niezwykłą, zwykłą odtwórczą, czy będącym miejscem tylko w cudzysłowie oczywiście, nikomu niczego nie odejmując, ale taniej siły roboczej, powinniśmy szukać bardziej ambitnych zadań i wyzwań, w których bylibyśmy konkurencyjni. Stąd patrząc na rozwój tej branży, no, okazuje się, że był właściwym kierunkiem postawienia na IT jako branży rozwojowej, dającej siłę napędową również dla innych branż gospodarki.